Witam serdecznie, Vanat44. Dwie fajne paczuszki mi przyszły, zaraz zobaczymy, czy tam wszystko się zgadza, czy wszystko dojechało bezpiecznie. Myślę, że Wam się spodoba, dużo ciekawych, fajnych zwierzaków. Zapraszam do oglądania. Otworzymy sobie to na ziemi. Oczywiście nie zabrałem żadnego statywu, dlatego musiałem troszkę przekombinować, żeby to się wszystko zmieściło w kadrze. Pierwsza paczuszka jest od Berniego ze Snake Barn. On też prowadzi swój kanał na YouTubie. Wrzucę link do tego kanału, bo fajnie nagrywa o wężykach, nie tylko o Regiusach. Ale zobaczymy, co on tutaj nam przysłał. Jeszcze cieplutki, dobra oznaka. Może zaczniemy od tej piękności, ale piękna. Dorosła samiczka Hysterokrates gigas. Zobaczcie, co mamy tutaj. Pierwszy wężyk, podobno agresor, samczyk. Są to Morelie z Piloty, odmiana Harrisoni, ale fajne czarnuchy, piękne. Łeba naprawdę ciemny. One teraz pewnie jakoś bardzo nie będą do mnie skakać, bo są troszkę chłodne. Ale mi się podobają takie ciemne węże. To jest dorosła parka, fajnie odżywiony, piękny łeb. Spójrzcie, jaki kozak. Na razie go włożę z powrotem i zaraz go będziemy wpuszczać. Terrarium jest już zrobione. No, zwięź jeszcze na chwilę. Naklejeczki. Przydadzą się, gdzieś się zawsze naklei. Fauna boxy oczywiście do zwrotu, to wiadomo. O, samiczka jest na wylineczce. Zobaczcie, głęboka wylinka. Ciemne, piękne wężyki. Zaraz zobaczymy, czy im się spodoba terrarium, które im przygotowałem. Samiczka zwinięta. Musi się troszkę wygrzać. Samczyk już troszkę buszuje. Terrarium im w zupełności wystarczy. Jest długie. Myślę, że będą się czuły w nim bardzo dobrze. Tu mamy paczuszkę z typowej likwidacji hodowli ptaszników niewielkiej. Kupione w dobrej cenie. Zaraz zobaczymy, czy wraz z ceną idzie również jakość i czy te pajączki dotarły całe i zdrowe. Pierwszy pajączek to jest Loteria Regalis. Już nie pamiętam, czy to miały być samczyki czy samiczki. Już nie będę sprawdzał. Tutaj jakaś, z tego co pamiętam, duża Lasiodora parachywana ma być. Zapakowane ładnie. Parachywana. No rzeczywiście jest duża. Jest duża, zobaczcie. Wiadomo, że parachywany potrafią być jeszcze większe, ale może będzie rosła.
teraz kodra makulata. Chyba miały być dwie z tego, co kojarzę. Tu nie pamiętam, jaki to miał być ptasznik. Wszystko będziemy sprawdzać z opisu. Jest drugi. Fajne, wyrośnięte. Wyrośnięte, widać zadbane. Te odwłoki mają nabite. Jest druga makulata. Bardzo lubię ten gatunek, to już będzie mój trzeci pajączek z tego gatunku. A tutaj teraria. Mam nadzieję, że nic się im nie stało. Widzę, że bardzo dobrze zapakowane. Więc nawet jeżeli coś by się rozbiło, to ewidentnie nie z winy wysyłającego. Zobaczcie, to wszystko jest tutaj bardzo mocno pozawijane. Muszę sobie tak to wszystko zostawić. Zamówione już mam teraria tutaj dla tych czterech pajączków. Jest fajny Hysterokrates gigas, duży, duży osobnik. I siedzi. One będą sobie kopać nory, te dwa. A tutaj dwa podrostki. Teraz kodra makulata do tej samiczki. Tam jest jeden samczyk. Tutaj ma na wypasie zrobione terrarium. Już się tu wyłożyła. Parachybana. Wiem, że trochę duże, ale niech rośnie. Niech sobie w cudzysłowie biega. Tak więc na razie tyle. Jeszcze zerknijmy może na te. Na te Harrisoni, one mają tu pogaszone światło, żeby się uspokoić. Na razie się tam skuliły, z tego co widzę. Jeden sobie tu siedzi skulony. Drugi się tam gdzieś już wciska. Wielkie dzięki za wytrwanie do końca. Zapraszam na moją grupę na Facebooku Pytony Królewskie Vanad 44. Jest już nas sporo, prawie 2,5 tysiąca. Zapraszam wszystkich. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.